Gdański Sopot. Trzeci międzynarodowy festiwal piosenki Interwizji. 70 piosenkarzy. 150 piosenek znanych i nieznanych. 450 minut śpiewania. 120 muzyków w smokingach i białych garniturach. Dwie orkiestry, w tym jedna z NRD, pod dyrekcją Günthera Golasza. 3 tony instrumentów muzycznych. 15 dyrygentów. 22 jurorów. 130 mikrofonów. 4000 żarówek Polam na scenie. 6000 ludzi na widowni. 300 milionów przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych. Międzynarodowy konkurs programów rozrywkowych o nagrodę bursztynowej anteny. Grand Prix Festiwalu Interwizji dla najlepszego piosenkarza. Grand Prix du Disque w konkursie wytwórni fonograficznych. Nagroda publiczności Interwizji. 200 artystów w imprezach towarzyszących. Ciągle jeszcze 20 hektarów lasu dookoła Opery Leśnej. Koncerty prowadzi Irena Dziedzic. Piosenkarzy prezentuje Jacek Bromski. Telewizja Polska w bezpośredniej transmisji przedstawia Sopot 79. Piosenka nie zna granic. Witam Państwa, dobry wieczór. Polskie Radio i Telewizja proszą Państwa na trzeci festiwal Interwizji Sopot 79. I proszą także, aby zechcieli Państwo uważać się za naszych najmilszych przez cały rok oczekiwanych gości na tym festiwalu. Temu festiwalowi i drogim Państwu tu w Operze Leśnej szykuje się zaiste coraz szersza międzynarodowa kariera, bo obok radiofonii i stacji telewizyjnych należących do Interwizji będą Państwo nagrywani bądź transmitowani bezpośrednio przez radia i telewizje jeszcze w Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Turcji, Islandii, Tunezji, Berlina Zachodniego i 5 stacji RFN-u. Akredytowało się przy festiwalu 150 zagranicznych, 300 krajowych sprawozdawców i komentatorów, pozdrawiam kolegów, 100 obserwatorów, przedstawicieli firm płytowych, 15. Towarzyszy nam od lat, proszę Państwa, tu w Operze Leśnej w Sopocie i potwierdza się przekonanie, że piosenka nie zna granic. A my, szukając motta do tegorocznego festiwalu, znaleźliśmy utwór, który hasło to jeszcze pogłębia i poszerza. Mówi o niezmiennej tęsknocie człowieka do wysp szczęśliwych, do takich miejsc, gdzie człowiekowi dane jest żyć w braterstwie, w spokoju i w pokoju. Bo tylko tam, gdzie rozdzwoni się dzwon pokoju, można zostać i nie szukać lepszych stron. Ten piękny tekst wyszedł spod pióra Wojciecha Młynarskiego i zyskał równie piękną muzykę. Panie i panowie, przed wami trzeci festiwal Interwizji Sopot 79 i poza konkursem jeszcze otworzy go ten sam solista, który tutaj rok temu był o pół kroku zaledwie od nagrody interwizyjnej publiczności, zyskując nagrodę dziennikarzy. Jest zarazem kompozytorem piosenki Dzwony na spokój, Zbigniew Wodecki. Mieszka prawdziwa, miłość.
drugie bije serca dzwon. Nie zostawaj tu, płyń do innych świata stron. Wielki serca dzwon, na trwogę bije serca dzwon. Ruszaj dalej do szczęśliwszych ruszaj stron. Wielki serca dzwon, na trwogę bije serca dzwon. Nie zostawaj tu. Teraz już rozpoczniemy festiwalowe konkursy. Jacek Bromski, wasz komentator. Jest już, osiągnął reaktor, proszę państwa. Dobry wieczór państwu. Z tego to reaktora będzie czerpał wzmocnione impulsy. Państwo zauważyli, że w stosunku do roku ubiegłego ten reaktor przesunął się o 2 rumby w kierunku south-southwest. Tak, no jak tak dalej pójdzie, to w przyszłym roku znajdzie się już za sceną. A panie Jacku... A cóż za katastroficzna przepowiednia oznaczałaby, że będziemy pozbawieni pańskiego widoku, a jest pan wyjątkowo w tym roku przystojny, panie Pani Ireno, i tak przy pani mnie nie widać. Ogłosimy plebiscyt wśród publiczności. Zanim pan przystąpi do prezentowania uczestników konkursu, chciałabym dla porządku przypomnieć państwu reguły gry. Jak się umawiamy także na ten rok? Otóż przez 3 wieczory w części pierwszej na naszej estradzie będzie się odbywał konkurs interwizji, w którym oceniane będą utwory, innymi słowy nagradzani kompozytorzy i autorzy. W części drugiej będzie się odbywał konkurs płytowy, w którym oceniane będzie wykonanie, a nagradzani piosenkarze. Przez 4 wieczory natomiast będą głosowali widzowie krajów interwizji, a państwo tu w Operze Leśnej w Sopocie dopiero w sobotę. Po to, abyśmy właśnie w sobotę poznali i dowiedzieli się, komu przypadnie Nagroda Publiczności Interwizyjnej. Na estradzie mamy teraz Orkiestrę Taneczną Radia Berlin, NRD i jej dyrygenta pana Günthera Golasza. Ten zespół, jak państwo zapewne zauważyli, towarzyszył właśnie Zbigniewowi Wodeckiemu. Pan Bromski na reaktorze. Jakich, ilu piosenek będziemy słuchali w ciągu dzisiejszego wieczoru? Kto wystąpi jako pierwszy? Dzisiaj dokładnie 30 piosenek państwa czeka, a konkurs interwizji otwiera przedstawicielka telewizji węgierskiej Zsuzsa Cserkaty.
Pierwsze oklaski powitalne, pierwsze takty muzyki. Tak to się zaczęło. Questa cena de victere notta vosha Schmi otthonum na kiftuk et koresta kitsoba Estingint úgy vántalak Tudnod kell ez nem panasz És nem sírok csak bár Cigaretta füst, attól könnyezem. Boldogság, gyere haza, később van. Gyere haza, honnan jössz, nem érdekel. Gyere haza, csak élni kell. De elfeledtem mindent, úgy öleltél át. És ma sincs nálam boldogan, ha velem vagy, ez nem van az. És nem sírok, ne félj, csak erős ez a fény, könnyezem. Boldogság, gyere haza, később van, gyere haza, honnan nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Itt sűrűbb lett a fák, az utcaza is elcsitul. Nézem a Álmodik a kisfiú. Én gyűlölöm az álmokat, s te tudod, hogy ez nem panasz, és nem tudom miért, és sírni szeretnék, most mégsem könnyezem. Boldogság, gyere haza, később Gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Boldogság, gyere haza, később van, gyere haza, honnan jössz. Boldogság, gyere haza, késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Boldogság, gyere haza, késő van. Była to piękna, liryczna opowieść o rozbitym małżeństwie. Kobieta śpiewa do mężczyzny. Nasze dziecko płacze w nocy, więc chcę, żebyś wrócił do domu. Napisali tę piosenkę Gyula Danczak i Tibor Miklosz. Ci sami autorzy napisali następną piosenkę. Nazywa się ona Spróbuj zaskoczyć świat, a śpiewa dla państwa Żuża Czerkaty.
is you I need to, and you're in ecstasy. You are so mysterious, Roda. You are so good, everyone. Lord, you're gonna come to be the one to bring you out. You're our fingers like a frog, like a silver playing on. You're the one who's got to be the one to bring you out. Take all life by surprise. Time to decide to rise. You can forever be the good of everything. Żuża, Czerkati, Telewizja Węgry. Bardzo miły akcent na początek konkursu i telewizji. Witamy teraz na estradzie nowego dyrygenta. Będzie nim pan Miguel Patterson, który jak co roku towarzyszy w Sopocie reprezentacji telewizji kubańskiej. Z Kuby przyjechała do nas w tym roku dobrze już znana w krajach południowoamerykańskich Ania Linares. Muzyka.
Piosenkę napisał Alfredo Rodriguez, a nazywa się ona Sanem Capriccia, czyli Mam taki kaprys. A teraz hiszpańska wersja Remedium Seweryna Krajewskiego i Magdy Czapińskiej z hiszpańskim tekstem Alberto Vera. Patrzę na odjeżdżający pociąg i zazdroszczę mu. Po hiszpańsku śpiewa Ania Linares. Correr el mundo entero porque quiero en sus paisajes ser feliz y conocer todo lo nuevo. Ya que el tiempo es ocasión, quisiera abandonar esta tristeza de ese tren cuando lo veo recorrer. Tren que te alejas cuando me quedo junto a las cosas que tanto quiero.
quieres conocer es sentir esa plenitud. Si vio partir el tren mi pena y siento ganas de decidir, tren que te alejas cuando me quedo junto a las cosas que Ania Linares, Kuba. Dyrygent Miguel Patterson. Ania Linares. I proszę Państwa, po ubiegłorocznym sukcesie grupy Dream Express w Sopocie, w tym roku z Belgii przyjechała wyjątkowo liczna reprezentacja. Przed Państwem pierwszy członek Pierre Rapsa. Pierre Rapsa broni w Sopocie barw telewizji belgijskiej RTB, ma 30 lat i 4 longplaye na koncie. Kilkakrotnie występował na międzynarodowych festiwalach, w 1976 roku na festiwalu Eurowizji.
następnym roku na festiwalu telewizyjnym w Knokke. Przed Państwem Pierra Psa. Et vive les artistes qui n'ont pas de nom. Vive les lampistes si peu réalistes. Quand là sur le pouce le fait oublier que chez eux ne pousse pas beaucoup de blé. Ceux-là que la chance a manqué de peu, mais dont la foi compense leur destin ouateux. La salle impatiente, le train de banlieue, le vent quand il vente, la pluie quand il pleut. Et vive les nomades, les parias de l'art, qui seraient bien malades sans tous les sanglades, sans les violonistes, fini l'opéra, sans tous les choristes, plus d'hymne à la joie. Et quand vos suffrages vont au maestro, donnez au passage un petit coup de chapeau aux comiques obèses, dans le plus beau rôle, passe avant l'anglaise dans un musico. Casser les reins sur un brise-lames d'effort quotidien. Faire le même geste des années durant pour que d'une veste sorte un lapin blanc. Oh, la tarte à la crème contient du génie. C'est tout un poème quand les enfants rient. Vivent les artistes qui sans prétention font trois tours de piste et puis qui s'en vont. Piosenka Les Artistes d'Autobus, czyli drugoplanowi artyści. Kolej teraz na utwór Country Boy, wiejski chłopak. Teksty do obu tych piosenek napisał Erik van Half, a muzykę skomponował wykonawca Pierra Psa. J'écrase mon foot au plancher. J'voudrais tout, t'oublier. Et les meetings politiques, oui, c'est un jour érotique. Mes lyrics stylanisés, j'voudrais tout, t'oublier. J'voudrais tout, t'oublier. J'suis qu'un country boy, fille de Sam. Pas une mère, c'est mon drame. Tu me vois superstar des placards au corner de boulevard. Dégueulasse, ça me tracasse. Je casse, y en a marre. J'avais le bonjour du ringard sur la montagne Beverly, où je me chute tête par ennui. Dans le swimming pool étoilé, je voudrais tout oublier. Et les meetings politiques, quiz majeur et érotique. Mais ni l'X dynamise, je voudrais tout. Je voudrais tout oublier. Je suis qu'un country boy, fille de Sam. Pas une mère, c'est mon brin. Tu vois, superstar, des placards.
Pierwsza psa. Amici. Pierwsza psa, belgijska telewizja RTB. Witamy teraz na estradzie nowego dyrygenta. Będzie nim pan Julio Mengot. A wystąpi przed państwem reprezentacja telewizji hiszpańskiej. Grupa Red The San Luis, aktualnie hiszpańska grupa numer 1. Thank you.
To była piosenka Toros en Mexico, opowiadająca o Kornidzie, oczywiście. Chciałbym Państwu przedstawić członków zespołu. Maria Immaculada Sanzar y Bas, 29 lat, od 10 lat śpiewa i nagrywa. Jej rówieśniczka Nora Estella Mamberto, pochodzi z Argentyny, aktorka i piosenkarka. Juan Ramos Sanchez Guinot, 23 lata, student. I Oscar Andrés Pimentel, aktor, ma lat 28 i urodził się w Buenos Aires. Obie piosenki dla zespołu Red de San Luis napisał Juan Pardo. Druga piosenka nosi tytuł Samba Lady. Samba Lady, Red de San Luis. Hiszpańska grupa numer jeden. Muszę się pokazać jeszcze raz. Red de San Luis, Hiszpania. Red de San Luis to nazwa popularnego placu w Madrycie, ulubionego miejsca spotkań.